Cześć, witajcie. Ja nazywam się Hincul i dzisiaj mamy piątek, czyli dobrego początek. A no tak, mam dla Was naprawdę świetne wiadomości i już do nich zaraz przejdziemy. Tylko najpierw zacznę może od tych mniej ważnych, a na koniec sobie zostawimy te najważniejsze i uwierzcie mi. Czekałem na, w sumie na co innego, aczkolwiek chciałem nabyć ten pojazd, a teraz jak się okazuje, będę mógł mieć go za darmo. A ci co śledzą mój kanał, doskonale wiedzą o jakim pojeździe mówiłem: Mianowicie o King Tigerze. A jak to się stanie, że mogę mieć go za darmo, już zaraz Wam powiem. Najpierw powiem Wam kilka innych spraw, a mianowicie już od dzisiaj. Ruszają kolejne bitwy rankingowe. Tutaj nie będę oczywiście tego omawiał. Każdy chyba doskonale wie i pamięta, na czym to wszystko mniej więcej polega. Tak więc od dzisiaj zaczynają nam się właśnie bitwy rankingowe za Zdobycie chyba ostatniej, tak, już tej ligi. Wtedy dostajemy 7 dni konta premium. Powiększymy i tak, za brązową ligę mamy 50 tysięcy sreberka, za srebrną mamy 100 tysięcy i tak dalej, 250, 000, platynowa 500. Tutaj mamy vouchery pewnie na, na flagę, tak, busty nie busty dla załogi. Później mamy Mistrzowska Liga, mamy jeden dzień konta, konta premium, milion kredytów, sorry, i oczywiście jakieś tam busty. Kolejna Senior Master, mamy 3 dni i półtorej bańki, i oczywiście buściki, i ta chyba będzie ostatnia, a nie, jeszcze to jest przedostatnia 3 dni i 2,5 i miliona. I ostatnia liga, mamy 5 baniek, czyli 5 milionów srebra, 7 dni premium dodatkowo do tego i po 10 boostów do załogi, do expa, do srebra no i jeszcze tutaj mamy vouchery na flagi tak więc to już zacznie się od dzisiaj aczkolwiek słuchajcie zawsze mniej więcej to startuje tak wieczorem koło 18, 19 mniej więcej przeważnie Wargaming tak nam to udostępnia no i oczywiście tutaj mamy Bitwy 7 przeciwko 7, tak więc, moim zdaniem, bardzo fajne. To jest, można sporo naprawdę zarobić. Druga sprawa, też tam chyba były busty do zarabiania, tak więc, moim zdaniem, bardzo fajne. Jakie mapy? Himmelsdorf, Himmelsdorf w zimie, kopalnie, kopalnie w deszczu, klify klify w deszczu, w, nawet w zimie, Miasto Duchów, Ensk, Ensk w wojnie. E, tutaj wodospady mamy, port, port w śniegu, komary, Nie wiem, czy komaryn był, czy dopiero teraz dodali. I tutaj jeszcze zatoka rybacka w trybie wojny. I dodatkowo Pilzno. Mi się wydaje, że chyba tych trzech ostatnich map nie było. Nie jestem pewien, nie dam sobie ręki uciąć, bo jak wiecie, można było być bez ręki. <laughs> Ale nic, wróć Przejdźmy sobie do można powiedzieć najważniejszego tutaj newsa, a mianowicie jeżeli chodzi właśnie o maszynę do wygrania. Co my tutaj mamy? Już wam pokazuję. Oczywiście zaczyna się nowy event na niemieckie pojazdy. Tutaj mamy do wyboru całą masę tych pojazdów. Zaraz wszystko wam to pokażę. No i jeżeli chodzi o punktację, tak jak standardowo ostatnio było właśnie w eventach, musimy jak najwięcej expa mieć i wtedy dostajemy, jeżeli chodzi o całą drużynę, dostajemy 5 punktów, później drugie, trzecie miejsce dostajemy 3 punkciki i czwarte, piąte 5 Punkt, yy, przepraszam, jeden punkt. Sorry, dopiero z pracy wróciłem, chciałem jak najszybciej Wam zrobić tego newsa, nawet jeszcze nie brałem prysznica, tak więc trochę jestem zmęczony, bo szczerze powiem, jeżeli ktoś wstaje o godzinie 3.30 rano, no to czasami, sorry, ale naprawdę <ścoughs> ciężko jest się skupić na tym, co chcemy przekazać, bo zupełnie o czym czasami innym myślimy, albo myślimy, yy, można powiedzieć, o dwóch rzeczach i... Czasami takie, jakieś tam można powiedzieć, błędy popełniam. Także wybaczcie mi, jak, jak najbardziej tutaj chcę się usprawiedliwić. Czasami czuję się po prostu zmęczony, ale nie o tym. I teraz tak, punkciku, punkciki zdobywamy. I co teraz możemy wygrać? Ano, tak, tak jak już mieliśmy właśnie kiedyś w tych eventach, tutaj mamy coś takiego jak za. Drop Alpha mamy 15 punktów musimy spożytkować na akurat na ten rzut no i tutaj dostajemy busty przejdę może do tych najważniejszych tutaj mamy 40 punktów 75 za 120 tysięcy srebra 125 za busty dla załogi. I tu już nam się zaczynają pojazdy PZ38H735. Jak się nie mylę, to jest chyba ten mini mouse. Nie dam sobie ręki obciąć, ale tak mi się wydaje, że to jest właśnie. Czekajcie, to jest chyba ten pojazd. Tak jest. To jest ten poja pojazd, jak się nie mylę. Kolejny drop. Foxtrot. Mamy 350 punktów za 7 dni. Konta premium i buści. buści. Kolejny Drop, czyli Drop Golf. I kolejny pojazd S35, PZ739F. I jest to ten oto pojazd. Polecam bardzo fajny trener do szkolenia załogi. Dodatkowo mamy oczywiście tutaj załogę mamy i 7 dni. Konta. Premium co dalej kolejny dropik mamy sztuga. To jest też pojazd premium. Ja ten pojazd posiadam. Akurat w tej fajnej wersji, tutaj go dali z tymi różnymi cegłami, nie cegłami. Pojazd ogólnie patrząc, jeżeli chodzi o model, bardzo fajnie zrobiony, naprawdę bardzo fajnie zrobiony, no i za to za tego sztuga musimy wydać 650 punktów, Aczkolwiek bardzo średni pojazd, bardzo przeciętny, trochę mułowaty, ja go nie przedstawiałem wokół Incula jeszcze, ale oczywiście pojazd. Kiedyś nabyłem, i on jest u mnie w garażu. Dodatkowo dostajemy 3 dni konta premium. Ewentualnie, jeżeli ktoś posiada ten pojazd, dostaje równowartość 960 tysięcy srebra. Lecimy dalej. Dopiero się zaczną, można powiedzieć, fajne pojazdy. No i tutaj Tiger 1 Hammer. To... Większość posiada te, ten pojazd, ale bardzo dużo graczy jest nowych, którzy przyszli z PCTA i zaczynają swoją karierę, jeżeli chodzi właśnie o wota konsolowego. Myślę, że ten pojazd jak najbardziej godny uwagi. Tutaj musimy na niego spożytkować 825 punktów. Dodatkowo mamy właśnie 3 dni konta premium. Jeżeli ktoś pojazd posiada, dostaje 3 banieczki srebrze i. Wygląd tego pojazdu jest taki. On kiedyś był właśnie chyba na jakieś mistrzostwa dodany, z tego co pamiętam. Nie pamiętam, chyba było euro czy coś takiego. Nie pamiętam dokładnie, ale to nie jest ważne. Pojazd w miarę fajny, choćkolwiek ja zdecydowanie wolę Tygrysa 131. No i ostatni, Dropik, mamy King Tigera. Tak jest, King Tigera. Możemy wygrać, można powiedzieć, w sumie za darmo. Ja. Chciałem ten pojazd nabyć i mówiłem nawet, chyba kilka, kilka dni temu, nawet mówiłem, jak robiłem materiał, że ten pojazd, jeżeli miałbym kupować jakąkolwiek Premkę, to na pewno chciałbym kupić właśnie King Tigera. No i ta King Tiger będzie do zdobycia, aczkolwiek mam jeden problem. <laughs> ten event zaczyna nam się, czekajcie, od. 7 sierpnia, tak więc już niedługo zaczyna nam się właśnie ten event. A ja 11, niestety, sierpnia wybywam na urlop, i tutaj event trwa, powiem wam, 20 dni. To w sumie myślałem, że zrobią do końca miesiąca ale jest do 27 sierpnia trochę mało czasu, tym bardziej, że patrząc na przykład na siebie ja 11 wylatuję lecę na urlop, wracam 22 tak więc niewiele będę miał w sumie dni, żeby ten pojazd, żebym ten pojazd mógł zdobyć, zobaczymy, czy się uda no jeżeli się nie uda, no trudno A bardzo chciałem ten pojazd posiadać, bo naprawdę warto, ja uwielbiam tygrysy pojazd jest naprawdę świetny dodatkowo mamy 7 dni konta premium i jeszcze mamy boosty do EXP. Jeżeli ktoś pojazd posiada, te 1000 punktów może sobie wymienić za 5 milionów 520 srebra. Tak więc myślę, że event bardzo fajny. Mamy w końcu niemieckie pojazdy. No i jeden z lepszych, można powiedzieć, jeżeli chodzi o pojazdy premium King Tiger. Naprawdę polecam, bo pojazd warty jest do zrobienia. Tak więc cóż. 5 punktów za pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o EXPA zdobytego w bitwie. Później mamy drugie, trzecie miejsce po 3 punkciki i czwarte, piąte. Te po jednym punkcie. I teraz kilka słów na temat właśnie King Tigera. Pojazd też bardzo fajnie wygląda. Nie pamiętam czy te łańcuchy one się ruszały czy nie, ale chyba nie. Ale mimo wszystko pojazd bardzo fajnie jest zrobiony, jeżeli chodzi o model. Jedynie co, no można było trochę więcej tych krzaczorów dołożyć i koszt chociażby jeżeli ktoś by chciał nabyć ten pojazd, no to jest 13800, spory. Tutaj oczywiście OrGaming nam daje możliwość wygrania tego pojazdu za Przysłowiowe free. Jeżeli chodzi o ogólne jego statystyki, 1650 punktów wytrzymałości, bardzo fajna wartość. Działo mamy 105 poziomu 9 i teraz silnik mamy 870 koni, prędkość maksymalna 38 km na godzinę. Jeżeli chodzi o obroty, 26. Kadłub wieża również 26. Teraz jeżeli chodzi o pancerz, i tutaj mamy. Przód 150 z przodu, 80 boki, 80 z tyłu, wieża 185, 80. No, można powiedzieć, tygrys dwójka, tak, w postaci premium, aczkolwiek dużo fajniej wygląda. Co tutaj jeszcze można by było na co zwrócić uwagę? Zobaczcie na penetrację: 225 na pocisku podstawowym, coś pięknego, naprawdę, jeżeli chodzi o premkę. Ta penetracja jest bardzo fajna, ale gdyby było za mało i ten pojazd jest losowany do dziesiątek, mamy do dyspozycji aż 285 penetracji niewiele pojazdów może się poszczyzić taką penetracją, jeżeli chodzi o pociski premium na, jeżeli chodzi o ósemki. Tutaj mamy aż prawie 6 pocisków na minutę, czas skupiania 2,5 jeżeli chodzi o, zobaczcie, o celność 0,34, zasięg spota 400 metrów, bonus do zarobku 60%, coś pięknego. Również standardowo premki mają 50-55, tutaj mamy 60, dodatkowo jeszcze 15% bonusu do EXPA. Moim zdaniem, pojazd jak najbardziej polecam, świetny jest. Ja mówię, chciałem ten pojazd nabyć, no i tutaj akurat przychodzi Wargaming z pomocą, możemy go wygrać. No, jedynie problem jest taki dla mnie, że niestety, ale wybywam na urlop. Zobaczymy, może mi się uda zdobyć. Zobaczymy, po prostu będę starał się ucisnąć jak najwięcej przez te dni. Aczkolwiek będzie ciężko, bo teraz, praktycznie od niedzieli, jak już zacznę pracę, to, to 6 dni pod rząd, niestety. Ale muszę tyrać, tak więc nie ma nic za darmo. Jeżeli coś chcemy zdobyć, no niestety musimy też trochę czasu poświęcić. Dobra, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o te najważniejsze w sumie wiadomości. Ale jeszcze tutaj Wam chciałbym powiedzieć, jak już robię newsa, to Wargaming znowu nam zrobił, można powiedzieć, takie wyzwanie jeżeli chodzi o te zdjęcia tak jak było wcześniej teraz musimy wrzucić na forum oczywiście zdjęcie naszego pojazdu gdzieś tam jak sobie stoi tutaj jest wszystko dokładnie opisane ale o co mniej więcej chodzi chodzi o to żeby zaprezentować nasz można powiedzieć czy ulubiony czy no jakikolwiek pojazd w bardzo fajnym plenerze czy tak żeby to jakoś fajnie wyglądało i patrząc tutaj oglądając właśnie te zdjęcia które są dodane no to to jest w miarę fajnie, aczkolwiek trochę za ciemne i teraz czekajcie, co, no ten to w ogóle tego nie widać, Snake Bite tam, co tutaj, no słuchajcie, konkurencja nie jest jakaś mocno wysoka, aczkolwiek jeżeli chodzi o nagrody i o, ogólnie o... Oto to co, co musimy zrobić to naprawdę jest bardzo proste, a co do nagród, no to dwóch, czekajcie chyba tak, yy, tak, dwie osoby wygrywają yy, T29 czołg premium, dodatkowo pięć osób yy, też wybranych właśnie dostaje 7 dni, jeżeli chodzi o konto premium, co musimy zrobić to jest, czekajcie, do 31 sierpnia musimy właśnie tutaj wkleić jedno tylko zdjęcie nie możemy używać photoshopa zostawię jeszcze link pod tym filmem, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, mówię, zrobić po prostu jakąś fajną fotę pojazdowi, dodać tutaj na forum i to wszystko może akurat się poszczęści. Ja chyba wygrałem tam 7 dni konta premium, tak jest za mausy spadające właśnie z, z mostu. Moim zdaniem bardzo łatwa sprawa. To by było na tyle. Dzięki śliczne za uwagę. Mam nadzieję, że news Wam się podobał, a dzisiaj jeszcze zrobię, mam nadzieję, jeszcze jeden film, ale w zupełnie innym temacie. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej! Yeah.